W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy teraz czytań z Pisma. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu, moja dusza raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną, swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Całym swym sercem raduję się w Panu. Całym swym sercem raduję się w Panu. Raduje się me serce w Panu, moc moja dzięki Panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Całym swym sercem raduję się w Panu. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. Całym swym sercem raduje się w Panu. To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Całym swym sercem raduje się w Panu. Z pył podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu stolicę chwały. Całym swym sercem raduje się w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowo Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławię Ojcze. Niech Pan będzie na sercach i na ustach Twoich, abyś godnie głosił świętą Ewangelię. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie,
a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na widok ten zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Rzekłbym, usiądźmy, ale w kaplicy domowej miejsca nie ma. Więc diakonie, jakbyś mógł sobie oprzyj się o ścianę, a ja poopowiadam. Dzisiaj dzień szczególny. Dzisiaj 20 czerwca 2020 roku. Dzień, w którym, przynajmniej teoretycznie rzecz ujmując, powinna przejść ulicami Warszawy Parada Równości. Nie bez powodu zatem dzisiaj to nabożeństwo nagrywamy i transmitujemy i nie bez powodu dzisiaj spotykam się z moim diakonem Mariuszem i mam na sobie tęczowy ornat. Jak pamiętacie, rok temu w czerwcu odbyło się takie samo nabożeństwo. To nabożeństwo odbywa się od 10 lat. I od 10 lat przed każdą paradą, albo w okolicach każdej parady, odprawiamy nabożeństwo specjalnie dla osób LGBT, po to, by pokazać im nasze wsparcie i po to, by służyć im modlitwą i Słowem Bożym. W tym roku parady nie było. Odbyło się spływ równości po Wiśle, ale samej parady nie było. A jednak nabożeństwo jest. Nabożeństwo jest, ponieważ my chcemy, jako kapłani, jako lud wierny, chcemy ludziom dać świadomość tego, że modlimy się za nich. Dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki, nasi bracia w Chrystusie, obchodzą święto Matki Bożej Bolesnej. Matki Bożej Najświętszego Serca, tak naprawdę Maryi. I to jest bardzo dobry moment, żeby dzisiaj powiedzieć o czymś, co w dzisiejszej Ewangelii bardzo mocno i wyraźnie jest powiedziane. Dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii mamy do czynienia z czymś, co może zabrzmieć prowokatywnie, ale jeżeli tylko skupicie się na tych słowach, to być może nie będzie to takie straszne. Otóż dzisiaj dowiadujemy się o tym, że Jezus Chrystus dokonuje coming outu wobec swoich rodziców. Patrząc na to z kontekstu, w którym jesteśmy tu i teraz, może to brzmieć szokująco, ale jednak, jeżeli spojrzymy na to biblijnie, to rzeczywiście to, co zadziało się 2000 lat temu, to, o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, jest formą coming out. Bo czym jest coming out? Maryja i Józef mieli wobec Jezusa pewne oczekiwania i pewne plany. Oczekiwali, że będzie posłusznym synem, który razem ze wszystkimi będzie postępował zgodnie z ich wolą, będzie z nimi podróżował, będzie im posłuszny, będzie przychodził, odchodził, będzie zawsze pod ich okiem. No niestety, w pewnym momencie Jezus postępuje inaczej. Jezus zostaje w świątyni, robi to, do czego go powołano. Robi to, co uznaje za swoją naturę i robi to, co dyktuje mu serce. W tym czasie jego rodzice są w szoku. Są w szoku, bo Jezus zachował się nie tak, jak trzeba, nie tak, jak oni przewidywali. Maryja, widząc go w świątyni, mówi: Synu, dlaczego mi to uczyniłeś? Dlaczego żeś nam to uczynił? Szukaliśmy ciebie z bólem serca. Jeżeli pomyślicie sobie, przepraszam was za te dźwięki, ale to jeden z moich psów w ten sposób okazuje swoją radość i próbuje wygrzewać dziurę w piwnicy. A właściwie w kuchni, żeby się dogrzewać do piwnicy, gdzie prawdopodobnie są jej smaczki. Wybaczcie, tak to bywa. Ale wracając do tematu. Kiedy Jezus mówi, kiedy Jezus słyszy słowa matki,
zachowuje się w pewien specyficzny sposób. I ja bym bardzo teraz chciał, żebyście spróbowali spojrzeć na to trochę z punktu widzenia osoby LGBT. Osoby LGBT, która staje przed swoimi rodzicami, dokonuje coming outu, mówi: taka jestem, taki jestem. Oto moje życie, oto moje serce postępuje zgodnie z własną wolą, z własnym sumieniem, z własną naturą, bo Jezus przecież postępował zgodnie z własną naturą, naturą boską. Słyszy bardzo często: synu, córko, dlaczego nam to robisz? Dlaczego mi to uczyniłeś? Dlaczego mi to uczyniłeś? Dlaczego mnie ranisz? Tak jakby postępowanie zgodnie z własną naturą i z własnym sercem było czymś, co robimy specjalnie po to, żeby kogoś zranić. Czy Jezus chciał zranić Maryję? Czy Jezus chciał zranić świętego Józefa, zostając w świątyni? Nie. Wiemy o tym, że nie, bo Jezus był bezgrzeszny. Czy zatem było to bezmyślne postępowanie dziecka? Nie. Jezus postąpił zgodnie z własną naturą. Odnieśmy to trochę do siebie i zobaczmy, że ten coming out Jezusa z Nazaretu jest wprost przełożeniem na to, czego doświadczają osoby LGBT na co dzień w swoim życiu. Doświadczają sakramentu coming outu. Doświadczają momentu, w którym wychodzą ze swoją naturą, postępują, decydują postępować się zgodnie z własną naturą, z własnym sercem i spotykają się z ostracyzmem, spotykają się z bólem, który jest adekwatny i jest usprawiedliwiony, ale może być bronią obosieczną. Dzisiaj modlimy się za tych wszystkich, którzy tego bólu doświadczyli. Modlimy się także za tych, którym ten ból odebrał życie. Pamiętajmy, że jesteśmy w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. W sytuacji, w której w naszym kraju z osób LGBT robi się wroga publicznego. Razem z moim diakonem od roku jesteśmy w fazie zawieszenia pomiędzy byciem oskarżonym a podejrzanym. Cały czas próbuje nam się wmówić i używa się nas obydwu jako argumentu, jakoby to rzekomo osoby LGBT próbowały atakować bądź próbowały zniszczyć Kościół rzymskokatolicki. Bracia i siostry, ja bym bardzo chciał, żebyście zrozumieli i spojrzeli na to trochę z innego punktu widzenia. Ja bym bardzo chciał, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Każdy i każda z was, każda z osób, która słucha tego nagrania i każda z osób, z którą kiedykolwiek się spotkacie, jest dzieckiem Bożym. Jest dziełem naszego Stwórcy. Jeżeli zatem myślicie, że wolą kogokolwiek z nas jest zniszczenie Kościoła rzymskokatolickiego, to ja, biskup Kościoła katolickiego, mówię wam, to bzdura. To bzdura, to bluźnierstwo i to grzech. Bo nie można miłością zniszczyć miłości. Nienawiść może zniszczyć miłość. Zatem zadajmy sobie pytanie i spójrzmy w głąb własnego serca. Co jest większym grzechem? Nienawiść i odbieranie ludziom prawa do bytu? Nazywanie ludzi ideologią, zarazą bądź zbrodnią? Czy grzechem jest kochać? Czy grzechem jest miłować? Czy grzechem może być miłość? Prawdziwa miłość nie. A czym jest prawdziwa miłość? Miłość prawdziwa to ta, która nie zazdrości, nie pożąda cudzego, nie swawoli się w pysze. Prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy po prostu kochamy drugą osobę. Taką, jaka ona jest. I tu nie ma znaczenia, czy jestem hetero, homo, bi, panseksualny, aseksualny. To nie ma znaczenia. Czy jestem kobietą, mężczyzną, osobą binarną, niebinarną, gender fluid, czy jakkolwiek siebie określam. Ważne jest to, abyśmy umieli sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy ja kocham?
Bo jeżeli ja kocham i ja jestem kochany, kochana, kochane, to jestem z Bogiem, a Bóg ze mną. Ktokolwiek z nas miłuje, ten wypełnia Pismo. Dlatego dziś, 20 czerwca 2020 roku, w dniu, w którym powinna odbyć się 20. Parada Równości, staję przed Wami razem z moim bratem w kapłaństwie i modlę się. I proszę Was o modlitwę. Niechaj skończy się nienawiść. Niechaj zatriumfuje miłość. Niechaj prawo zawsze prawem będzie, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Z małej litery i naprawdę. Amen. No, chodź. Posileni Słowem Bożym, wyznajmy teraz wiarę w jedynego Stwórcę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Odkupieni przez Jezusa Chrystusa i wszczepieni do wspólnoty ludu Bożego, z ufnością skierujmy nasze prośby do Boga. Módlmy się za Kościół Boży, aby współczesnemu światu niósł dar jedności i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za spowiedników i kierowników duchowych, aby z miłością pełnili swoje zadanie i jednania ludzi z Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych wszystkich, którzy muszą przebywać z dala od swoich rodzin, aby Bóg koił ich tęsknotę i dał im szczęśliwy powrót. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają niesprawiedliwości i dyskryminacji, aby dobry Bóg ukoił ich krzywdę i aby dał im pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy upadli ofiarą homofobii, transfobii, bifobii i dyskryminacji względem swoją orientację seksualną, a także na identyfikację płciową, aby dobry Bóg ukoił ich rany. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich tych, którzy zginęli, będąc ofiarami nienawiści tego świata, aby dobry Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy z bliźnimi chętnie dzielili dobra, którym Bóg nas obdarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który uczyniłeś nas swoim ludem, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy przystępując drogą przykazań, głosili światu Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie Boże, z grzechu mojego i oczyś mnie z winy mojej. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Sprawa, by nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, stali się członkami Jego ciała, przez Niego udzieliłeś wszystkim narodom Twojego Ducha Świętego, który działając przez rozmaite dary jest sprawcą jedności. Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, napełnia nas i cały Kościół i nim kieruje. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze, nieskończenie dobry, pokolenie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z mymi braćmi, biskupami świata, mną, Twym niegodnym sługą, oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach spod znaku tęczy i o wszystkich, których wiary danie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, z czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matką Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Fryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twojego, napełnij nasze życie swoim pokojem i zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce i ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy z lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, Katrze, Dominiku, Milo, wszystkich ofiarach Orlando, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i zaprawdę nimi jesteśmy, dlatego też ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazania, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niechaj was strzegą na życie wieczne. Przyjąć to, co spożyliśmy ustami i dar otrzymany w czesności. Niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Przyjmijcie proszę błogosławieństwo Boże. Niech Pan was błogosławi i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niechaj da wam pokój. Błogosławieństwo Boga Najwyższego niechaj stąpi na was i niech towarzyszy wam aż po kraniec dni waszych. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.